Husarskie skrzydło, górujące nad polami pod Mokrą, przypomina o stoczonej tu pierwszej bitwie polskiej kawalerii w wojnie obronnej 1939 roku. To piękny symbol ciągłości wielowiekowej tradycji jazdy polskiej. Jej pierwszy rozdział w wieku XVI i XVII zapisała husaria. Kolejne w wieku XIX dołożyli szwoleżerowie i ułani księstwa warszawskiego, a na początku XX wieku ułani legionów polskich. Tymczasem tu, na polach pod Mokrą, 1 września 1939 roku, ostatni już rozdział w dziejach wojennych jazdy polskiej, otworzyli ułani Wołyńskiej Brygady Kawalerii, stawiając twardy opór niemieckim jednostkom pancernym i zmotoryzowanym. Kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler od chwili objęcia władzy w roku 1933 krok po kroku przygotowywał Niemcy do kolejnej wojny. Miała ona zmazać hańbę przegranej w I wojnie światowej, utrwalić niemieckie panowanie w świecie i umożliwić realizację planu wywalczenia tzw. przestrzeni życiowej dla germańskiej rasy panów na wschodzie. Na drodze tej ekspansji stała Polska. Niemieckie przygotowania do wyprawy przeciwko wschodniemu sąsiadowi sięgają drugiej połowy lat 20., ale dopiero pojawienie się Hitlera i jego idei budowy tysiącletniej Rzeszy nadały przygotowaniom charakter konkretnych projektów strategicznych. Od wiosny 1939 roku niemieccy sztabowcy rozpoczęli pracę nad szczegółowym planem inwazji na Polskę, który otrzymał kryptonim Fall Weiss – Biały Plan. Do realizacji swych ekspansywnych planów Hitler pozyskał ważnego sojusznika – Związek Sowiecki. Podpisany 23 sierpnia 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow dał Hitlerowi zielone światło do rozpętania wojny w Europie. Los Polski został przesądzony, a potężne armie obydwu sąsiadów czekały gotowe do uderzenia. Odbudowująca swą państwowość po 123 latach niewoli Rzeczpospolita nie mogła przeciwstawić najeźdźcom równorzędnej siły. Mimo ogromnego wysiłku, z jakim młode państwo rozwijało swoje siły zbrojne, przewaga zaawansowanej technicznie armii niemieckiej nie podlegała dyskusji. 52 niemieckim dywizjom, w tym dywizjom pancernym i zmotoryzowanym, Wojsko Polskie mogło przeciwstawić 39 dywizji piechoty i 11 brygad kawalerii, wspartych wielokrotnie mniej liczną bronią pancerną i lotnictwem o znacznie słabszym potencjale. Wprawdzie tuż przed wybuchem wojny rozpoczęto realizację planu motoryzacji kawalerii i stopniowego przesadzania ułanów na pojazdy, ale stosunkowo słaby w porównaniu do krajów zachodnich ogólny poziom rozwoju motoryzacji w Polsce sprawił, że kawaleria wciąż była jedyną bronią szybką, względnie tanią, posiadającą odpowiednie zaplecze i fachowców. Narastające zagrożenie wojną wymusiło zatem decyzję o pozostaniu przy istniejącej już organizacji armii z 40 pułkami kawalerii. Aby wzmocnić ich wartość bojową na nowoczesnym polu walki, zdecydowano nasycić je bronią maszynową i przeciwpancerną, ale na wykonanie w pełni tego planu zabrakło już czasu. W obliczu realnego zagrożenia wojną od końca marca 1939 roku rozpoczęła się w Wojsku Polskim tajna mobilizacja. Stany osobowe w pułkach kawalerii w ciągu kilku miesięcy zwiększono do 2/3 etatów wojennych, powołując rezerwistów.
W kawaleryjskich garnizonach trwały intensywne ćwiczenia pod okiem znakomitej kadry podoficerskiej i oficerskiej uchodzącej za elitę Armii Polskiej. Zgodnie z przedwojenną instrukcją mówiącą, że kawaleria porusza się konno, a walczy pieszo, zajęcia obejmowały zarówno tradycyjne elementy wyszkolenia kawalerii, jak i taktykę walki pieszej z wykorzystaniem rozmaitych rodzajów broni wsparcia. Podstawową bronią strzelecką kawalerii polskiej we wrześniu 1939 roku były karabinki systemu Mauser kaliber 7,92 mm. Najczęściej występowały modele wzór 98 z koźlikiem albo wprowadzony na uzbrojenie pod koniec lat 30. znakomity karabinek wzór 29 produkowany w fabryce broni w Radomiu. Główne elementy oporządzenia stanowiły szelki i pas z ładownicami, maska przeciwgazowa, bagnet i łopatka polowa. Elementem wyposażenia najbardziej odróżniającym spieszonego kawalerzystę od piechura był hełm typu francuskiego wzór 15, tak zwany Adrian. W pułkach ułanów i strzelców konnych wciąż tradycyjną bronią była szabla. To popularna Ludwikówka, czyli szabla wzór 34, której nazwa pochodzi od producenta, to jest Huty Ludwików w Kielcach. Ludwikówka uchodziła za jedną z najlepszych polskich szabel bojowych. I choć na polach bitew września 1939 roku nie odegrała już wiodącej roli, to jednak pojawiła się w dłoniach polskich ułanów co najmniej w kilku szarżach. Siłę ognia pułku kawalerii wzmacniało 17 RKM-ów. Najczęściej były to RKM-y systemu Browning wzór 28, produkowane w Państwowej Wytwórni Uzbrojenia w Warszawie. W każdym pułku był również szwadron ciężkich karabinów maszynowych, najczęściej uzbrojony w CKM-y systemu Browning wzór 30. Przeważnie montowano je na taczankach, które stawały się ruchomymi stanowiskami ogniowymi. Część CKM-ów transportowano konno w jukach, a następnie ustawiano na pozycjach ogniowych. Do walki z pojazdami pancernymi tuż przed wybuchem wojny ułani otrzymali karabiny przeciwpancerne UR-35. Strzelały one amunicją karabinową kaliber 7,92 mm, ale jej nabój posiadał potężny ładunek prochowy. Dzięki niemu i długiej lufie pocisk z Ura przebijał pancerze wszystkich czołgów, jakimi Niemcy dysponowali we wrześniu 1939 roku. To była doskonała broń, ale na stanie każdego pułku kawalerii znajdowało się zaledwie 13 egzemplarzy Urów. Najskuteczniejszą bronią kawalerii w walce z pojazdami opancerzonymi i czołgami była armata wzór 36 systemu Bofors, kaliber 37 mm. W każdym pułku kawalerii znajdował się pluton P-Panz z czterema takimi armatami. Było to zdecydowanie za mało wobec wyzwań ówczesnego pola bitwy zdominowanego przez czołgi. Jednak we wrześniu 1939 roku te znakomite armaty zniszczyły wiele niemieckich i sowieckich pojazdów pancernych. Wsparcie artyleryjskie brygady kawalerii zapewniały także dywizjony artylerii konnej, wyposażone w 75 mm armaty polowe wzór 02x26. Były to zmodyfikowane rosyjskie armaty z czasów I wojny światowej, które w Wojsku Polskim nazywano prawosławnymi lub putiłówkami. Popularne 75-tki przeznaczone były do prowadzenia ognia płaskotorowego i były bardzo skuteczne zarówno w zwalczaniu siły żywej przeciwnika, jak i czołgów. Polscy artylerzyści konni potwierdzić to mieli już pierwszego dnia wojny, między innymi w bitwie pod Mokrą. Tak przygotowani do walki kawalerzyści zabrali ze sobą na wojnę umiejętności nabyte w warunkach wyjątkowo twardej i ciężkiej służby, ale przede wszystkim tradycyjne cechy polskiej jazdy, odwagę graniczącą z brawurą, koleżeństwo, troskę o konia i wyjątkowego ducha bojowego. Czas próby nadszedł o świcie 1 września 1939 roku, gdy huk rozrywających się pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych obwieścił wszystkim wybuch wojny.
z zachodu, północy i południa runęły na Polskę niemieckie zagony pancerne i zmotoryzowane, wsparte z powietrza silnym lotnictwem bombardującym. Rozpoczął się czas Blitzkriegu, czas wojny błyskawicznej, nieznanej w dotychczasowej historii wojen. Żołnierze polskiej armii, w tym pułki ułanów, zorganizowane w brygadach kawalerii, byli pierwszymi żołnierzami na świecie, którzy stawili czoło tej nowoczesnej strategii i technice wojennej. Już w pierwszym dniu wojny, na polach wsi Mokra, rozegrała się bitwa, która w pełni ukazała wartość bojową polskiej kawalerii, ale też obnażyła jej słabe strony w starciu z nowoczesną niemiecką techniką wojskową. Na nadgraniczny odcinek polskiej obrony, obsadzony przez liczącą 8 tysięcy żołnierzy Wołyńską Brygadę Kawalerii, uderzyła niemiecka 4. Dywizja Pancerna, licząca ponad 300 czołgów i wozów pancernych oraz 13 tysięcy żołnierzy wspartych artylerią i lotnictwem. W skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii wchodziły 19. Pułk Ułanów Wołyńskich pod dowództwem podpułkownika Józefa Pętkowskiego, 21. Pułk Ułanów Nadwiślańskich pułkownika Witolda Rostwo-Suskiego, 2. Pułk Strzelców Konnych pod dowództwem podpułkownika Józefa Mularczyka, 12. Pułk Ułanów Podolskich pod dowództwem podpułkownika Andrzeja Kuczka oraz 2. Dywizjon Artylerii Konnej podpułkownika Jana Olimpiusza Kamińskiego. Ułanów wzmacniał Dywizjon Pancerny i 2 bataliony piechoty. Dowódcą Wołyńskiej Brygady Kawalerii był pułkownik dyplomowany Julian Filipowicz, bezsprzecznie należący do ścisłej elity oficerów kawalerii polskiej, znakomicie wykształcony i jak większość dowódców tego szczebla, posiadający bogate doświadczenie bojowe z czasów służby w Legionach i wojny polsko-bolszewickiej. Broniąc 12-kilometrowego odcinka i dysponując nieliczną artylerią, pułkownik Filipowicz musiał stawić czoła niemieckiej broni pancernej. Tymczasem, nim pojawiły się czołgi, pierwsze dotkliwe straty jego kawalerii zadało niemieckie lotnictwo. Naloty sztukasów, przed którymi brygada kawalerii w zasadzie nie posiadała żadnej osłony, nękały zarówno żołnierzy w okopach na pierwszej linii, jak i znajdujące się na tyłach tabory oraz pozostawione tam konie. Po ciężkim bombardowaniu i ostrzale artyleryjskim ruszyły do natarcia na pozycję spieszonej polskiej kawalerii niemieckie czołgi. Jak wspominali uczestniczący w bitwie Ułani, pierwsza fala kilkudziesięciu pancernych maszyn sunących polami w kierunku zabudowań wsi Mokra zrobiła na obrońcach mocne wrażenie. Jednak już po chwili od celnego ognia dobrze zamaskowanych w opłotkach 37-mm armat przeciwpancernych Bofors i 75-mm armat Daku niemieckie czołgi jeden po drugim nieruchomiały, dymiły lub płonęły, a pozostałe wycofywały się. To pierwsze zwycięstwo wywołało wśród obrońców nieskrywaną radość. Okazało się, że znakomicie usposobieni do walki Ułani, dysponując odpowiednią bronią, są w stanie powstrzymać natarcie jednostki pancernej. Jednak wraz z kolejnymi szturmami przyszła też smutna refleksja, że broni przeciwpancernej w pułkach kawalerii jest zbyt mało. W ciągu całego dnia na pozycje pod wsią Mokra 1, Mokra 2 i Mokra 3 Niemcy przypuścili kilka ataków z wykorzystaniem czołgów wspartych zmotoryzowaną piechotą. Każde natarcie poprzedzało bombardowanie lotnicze i artyleryjskie. Ułani bronili swych pozycji uparcie, często aż do wyczerpania amunicji. Znany jest przypadek, kiedy niemiecki czołg rozjechał polską armatę, której załoga zginęła prowadząc desperacko ogień z najbliższej odległości. Ułanów w walce wspierał dywizjon pancerny złożony z kilku czołgów rozpoznawczych i samochodów pancernych, ale były to zbyt szczupłe siły, by zrównoważyć przewagę Niemców. Ważną rolę w newralgicznym momencie bitwy odegrał też polski pociąg pancerny, powstrzymując ogniem swych dział niemieckie natarcie grożące przełamaniem polskich pozycji. Wieczorem, po całodziennym, wyczerpującym boju, pułkownik Filipowicz zarządził odwrót brygady na nową pozycję obronną. Z
Straty Wołyńskiej Brygady Kawalerii w boju pod Mokrą wyniosły 5 armat kaliber 75 mm, 4 armaty Pepantz, kilka samochodów pancernych i ponad 500 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy. Straty niemieckie okazały się także wysokie. I choć istnieją rozbieżności w ich dokładnej ocenie, to wyeliminowanie z niemieckiej dywizji pancernej kilkudziesięciu czołgów i wozów bojowych przez Brygadę Polskiej Kawalerii było dla niemieckiego dowództwa ogromnym zaskoczeniem. Kawalerzyści pułkownika Filipowicza skazani w planach niemieckich dowódców na zmiażdżenie przez potężny pancerny walec okazali się twardym przeciwnikiem. Przez dwa dni wiązali znaczące niemieckie siły, opóźniając ich marsz w głąb kraju. Jednak nie posiadając odpowiedniej ilości broni przeciwpancernej i osłony przeciwlotniczej, nie mogli zatrzymać wroga, nie mówiąc już o jakimkolwiek działaniu zaczepnym, które przewidywano w planach użycia brygad kawalerii w tej wojnie. Do działań zaczepnych na większą skalę użyto kawalerii w bitwie nad Bzurą w dniach od 9 do 22 września. Uczestniczyły w niej jednostki grupy operacyjnej kawalerii generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego, w tym Podolska Brygada Kawalerii i resztki rozbitej Pomorskiej Brygady Kawalerii, a także Wielkopolska Brygada Kawalerii generała Romana Abrahama. W pierwszej fazie bitwy w dniach od 9 do 10 września uczestniczyły szwadrony 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 15 Pułku Ułanów Poznańskich i 7 Pułku Strzelców Konnych, wspierane przez 7 Dywizjon Artylerii Konnej. Ułani walczyli pieszo, zdobywając szereg wsi w rejonie Głowna. Strzelcy konni w walce na bagnety pod wsią Zbroszkowa Wola rozbili w boju spotkaniowym niemiecką piechotę, a następnie odpierali kontrataki niemieckich czołgów. Z kolei grupa operacyjna kawalerii generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego 9 września uderzyła na Uniejów, Wartkowice i Parzączewo, osiągając znaczny sukces. Między innymi 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich pod Wartkowicami rozbił w pieszym boju niemiecką kolumnę zmotoryzowaną. W kolejnych dniach pododdziały kawalerii grupy operacyjnej generała Skotnickiego toczyły ciężkie walki z niemiecką dywizją piechoty koło Ozorkowa. 13 września pododdziały Wielkopolskiej Brygady Kawalerii stoczyły krwawą bitwę o przeprawę na Bzurze w rejonie Brochowa, wypierając stamtąd niemiecką piechotę zmotoryzowaną. W czasie odwrotu znad Bzury kawaleria torowała drogę resztkom wojsk Armii Poznań i Armii Pomorze w kierunku Puszczy Kampinoskiej i dalej do Warszawy. W trakcie tych dramatycznych walk pod Tułowicami śmiertelną ranę odniósł generał Grzmot-Skotnicki, prowadząc do natarcia spieszonych kawalerzystów i piechotę. 19 września dowódca grupy operacyjnej kawalerii, generał Abraham, wydał rozkaz przebijania się do Warszawy w szyku pieszym. Tego rozkazu nie wykonał 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, który przeprowadził brawurową szarżę pod wsią Wólka Węglowa. Straty pułku wyniosły 24 zabitych i 17 rannych, ale Ułani wyrwali się z okrążenia. Podobnych szarż w 1939 roku było kilka, a wśród nich szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich na niemiecką piechotę pod Krojantami, podczas której Ułani dostali się niespodziewanie pod ogień broni maszynowej z niemieckich samochodów pancernych, które znienacka wysunęły się z pobliskiego lasu. Ten i podobne epizody wykorzystali Niemcy do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomych szarżach polskiej kawalerii na czołgi. Nakręcili nawet propagandowy film, w którym wykorzystali szwadron Słowaków ubranych w polskie mundury, którzy z lancami i szablami uderzają na niemieckie pojazdy pancerne. Ten krzywdzący dla Polaków mit łatwo utrwalił się w opinii publicznej na świecie. Bo nikt przecież nie zaprzeczał, że kawaleria polska walczyła z niemieckimi jednostkami pancernymi i zmotoryzowanymi. Ale mało kto tłumaczył, że nie szablą i lancą, a bronią strzelecką i przeciwpancerną. W Polsce czasów komunistycznych ten mit celowo upowszechniano, by zohydzić społeczeństwu II Rzeczpospolitą i jej kadry oficerskie, rzekomo
posyłające prostych żołnierzy na pewną śmierć. Prawda była jednak zupełnie inna. Gdy 17 września Armia Czerwona wtargnęła ze wschodu w granice Rzeczypospolitej, obok Korpusu Ochrony Pogranicza i jednostek Wojska Polskiego z garnizonów znajdujących się na Kresach Wschodnich, do legendy przeszedł m.in. rajd 110 rezerwowego pułku Ułanów pod dowództwem pułkownika Jerzego Dąbrowskiego, Łupaszki, i jego zastępcy majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala. Historia tej jednostki urasta do rangi symbolu polskiego września 1939 roku, gdyż ułani 110 pułku bili się z obydwoma najeźdźcami, to jest Armią Czerwoną i Wehrmachtem. A po rozformowaniu jednostki Łupaszka rozpoczął działania partyzanckie na obszarach okupowanych przez Sowietów, natomiast major Hubal na terenach okupowanej przez Niemców Kieletczyzny. W końcowej fazie wojny obronnej jednostki kawalerii uczestniczyły we wszystkich wielkich bitwach i broniły ostatnich redut, m.in. Modlina i Warszawy, do których przebiły się resztki pułków ułanów i strzelców konnych uczestniczących w walkach odwrotowych spod Mławy, znad Bzury i zborów tucholskich. Nie zabrakło też kawalerii w ostatniej bitwie wojny obronnej stoczonej w dniach od 2 do 6 października 1939 roku przez grupę operacyjną Polesie generała Franciszka Kleberga pod Kockiem. Była to bitwa wygrana, choć ostatecznie zakończona kapitulacją Wojska Polskiego. Do decyzji tej skłonił dowództwo brak amunicji, środków medycznych oraz przekonanie o konieczności oszczędzenia życia pozostałych żołnierzy, które, jak zapisał generał Kleberg w ostatnim rozkazie, jeszcze Polsce przydać się może. Gdy zamilkły już strzały pod Kockiem, jedynym pułkiem, do którego nie dotarł słynny ostatni rozkaz generała Kleberga, był 3. Pułk Strzelców Konnych. Łączność radiowa nie działała, a oficer łącznikowy w nocy nie odnalazł dowódcy pułku. Dlatego, nie wiedząc o kapitulacji, nocą pułk przemieścił się na nowe miejsce postoju, docierając na skraj lasu pod wsią Kalinowy Dół. Tam, przed świtem, rozegrał się ostatni dramatyczny epizod jego wojennej epopei. Nie spodziewając się nieprzyjaciela, strzelcy wyszli z lasu i, prowadząc konie, ruszyli w kierunku opłotków Kalinowego Dołu. Gdy idący z przodu rotmistrz Witold Wasiutyński i wachmistrz Jarosław Skarżyński zbliżyli się do zabudowań, z zagród posypały się strzały. Obydwaj zginęli na miejscu. Okazało się, że pułk wpadł w zasadzkę. Na strzelców posypały się serie z broni maszynowej i ogień pojedynczych karabinów piechoty. Ocaleni z pogromu żołnierze wycofali się w pobliskie lasy. Następnego dnia rano, gdy pod wsią Lipiny pułki kawalerii grupy operacyjnej Zaza przygotowywały się do kapitulacji, doszło do niezwykłego zdarzenia. Tak wspominał tamten moment podporucznik Zbigniew Makowiecki. Brakowało tylko pułku 3. Strzelców Konnych, gdy nagle z lizjery lasu wyłoniła się ława koni pędząca ku zebranym pułkom. No, mamy 3. Pułk Strzelców Konnych, panie generale, rzekł ktoś ze sztabu. Ale dlaczego oni tak spieszą się do niewoli? A ława sunęła przez pole wyciągniętym galopem. Nagle ktoś krzyknął z szeregu. To same konie! Nie ma ani jednego jeźdźca. 3. Pułk Strzelców Konnych był ostatnim pułkiem kawalerii, kończącym udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Pułk nie skapitulował. Bił się do końca i został rozbity w ostatniej walce. Epizod z Kalinowego Dołu był zatem swoistym stemplem na świadectwie egzaminacyjnym z wierności przysiędze i obrony honoru kawalerii polskiej. Świadectwem pieczętowanym krwią.
Wojna obronna 1939 roku to ostatni rozdział w dziejach oręża polskiego zapisany przez duże jednostki kawalerii. To piękne i potrafiące bić się bohatersko wojsko musiało ustąpić w starciu ze śmiercionośną techniką. I choć ułani przesiedli się na pojazdy pancerne, to szabla, koń i husarskie skrzydła wciąż pozostały symbolami elity Wojska Polskiego.